Trypson, powiedz mi, jak dbasz o żonę, że ona tak świetnie wygląda? To bardzo proste. Wstajemy rano o 3:30, robimy 20 km, później... Idziemy na ryby. Później przychodzimy, wypijamy koktajl proteinowy, no i zaczynamy trening. Później górne partie, dolne partie, na końcu pilates, yoga, no i to jest właśnie cały sekret. Jak wygląda trening, ile trwa? Ten, który powiedziałem, trwa cały dzień, ale generalnie to bardzo proste. Okay. Nie, no tak na poważnie to Eliza trenuje w warunkach domowych. Według tych zaleceń, które jej ułożyłem zaraz po porodzie, trzyma się tego i to jej wystarcza tak naprawdę do tego, aby utrzymać taką fajną formę, jaką ma. Czyli jesteś i mężem, i osobistym trenerem na dodatek. Dokładnie. Powiedz mi, co sądzisz o kobietach po 50 w Polsce? Czy one wystarczająco dbają o siebie? Czy mogłyby lepiej wyglądać? Od czego to zależy? Moim zdaniem oczywiście. Wiesz co, no, na pewno zagraniczne kobiety w tym wieku dbają o siebie lepiej. Myślę tutaj o jakichś takich gwiazdach, tak? Bo pewnie jest to... To jest kwestia pieniędzy może, pewnie, nie? Kwestia pieniędzy, chciałem o tym powiedzieć, że są takie gwiazdy, które no, w ogóle się nie starzeją. Chociaż u nas w Polsce na przykład Krzysiu Iwisz ciągle młodnieje. Nie wiem w sumie ile ma lat, ale pewnie już ta 50 może strzeliła, chociaż nie wygląda. Jest też na pewno dużo, tak? Jest też dużo naszych pięknych polskich kobiet. Nasze Polki są jednymi z najpiękniejszych kobiet na świecie. Jestem tego samego zdania. Więc oczywiście nie można im tego zarzucić. Większość kobiet chyba w ogóle ma to zakodowane, żeby o siebie dbać, pielęgnować, więc na pewno dbają o siebie kobiety bardziej niż faceci. W Polsce. Czyli mamy tutaj jakieś małe wąty do facetów. Dbajcie o siebie bardziej. Nie. Ja jestem zadowolony z mojej żony, która dba o mnie i przez to... A no właśnie, no to w takim razie mamy tutaj manifest do kobiet. Kobiety, dbamy o swoich facetów. Tak jest. Dzięki bardzo. Dzięki.